zespole byłem odpowiedzialny właściwie za dwa elementy. Pierwsza rzecz to są dokumentacje naukowo-historyczne i one w większości przypadków powstawały w latach 80. Głównie wykonane przez PKZ. Te dokumentacje odnoszą się zarówno do materiałów ikonograficznych, kartograficznych. Tu mamy na przykład przedstawienie tej sali, w której jesteśmy sprzed 40 kilku lat. I te dokumentacje zawierały zarówno współczesne materiały, jak i te najstarsze z historii miasta, czy na przykład te z okresu niemalże Unii. Nowe, znaczy księgi wieczyste, czy oszacowania pożarowe. I w tej kwestii jest naprawdę niezłe. Bo jeżeli chodzi o miasto, to wszystko, co jest zaznaczone na czerwono, to te obiekty mają taką dokumentację wykonaną. Czasem ona jest gorsza, czasem lepsza. Na przykład dla Bramy Krakowskiej dokumentacja naukowo-historyczna liczy 5 stron. Dla zwykłej kamienicy liczy około setki. Także, ale w tej kwestii jest naprawdę nieźle. Na niebiesko są zaznaczone obiekty, które tych dokumentacji nie mają. I druga część, czyli badania architektoniczne. Tak w skrócie powiem, na czym to polega. Badania architektoniczne polegają na wykonaniu szeregu odkrywek w budynku, czyli prawda, wykonuje się takie odkrywki tynków, które umożliwiają zbadanie historii obiektu na warstwie. Czyli prawda, widzimy tu jakiś starszy łuk, tu mamy otwór, wtórnie wstawiony otwór okienny. Czy na przykład na przestrzeni tak niewielkiej ściany mamy, nie wiem, 8 różnych elementów i każdy z nich narastał etapami. I interpretując te wyniki, na przykład w taki sposób, cofamy się wstecz do tego najstarszego etapu zabudowy obiektu. Czasem jest to możliwe, czasem nie. Jeżeli chodzi o Stare Miasto, to niestety nie jest dobrze. Na czerwono to są obiekty, które były badane do tej pory i było możliwe określenie przynajmniej kilku faz przekształceń. Te na fioletowo, one miały jakąś formę dokumentacji, nadzoru czy czegokolwiek, natomiast na podstawie tych dokumentów nie było możliwe określenie właśnie faz przekształceń. I tych obiektów na Starym Mieście jest 18. I na podstawie tych dokumentacji byliśmy w stanie określić fazę przekształceń tylko i wyłącznie dla 18 obiektów. Także wynik powiedziałbym, że bardzo zły. I mamy tutaj, w trakcie konferencji padło pytanie, który z obiektów byśmy poznali właśnie w okresie Unii Lubelskiej. Pierwsze pytanie, czy poznalibyśmy Bramę Krakowską? Myślę, że nie. Ona ma pewne cechy, prawda, te i to byśmy poznali. Natomiast uwzględniając mury miejskie i całą resztę, myślę, że tylko osoby, które dobrze znają to, co się, dobrze wiedzą, co się działo wokół bramy, byłyby w stanie to wyróżnić. Natomiast dlaczego to pokazuje? Bo na przykład Brama Krakowska nie ma żadnych badań. Następnym obiektem jest kamienica Rynek 12. Żadnych badań. Archiwum Państwowe. Żadnych badań. Grodzka 11. Żadnych badań. Wnętrze niesamowite. No i to, co najważniejsze, zamek, również żadnych badań. To, co byśmy poznali na dniu dzisiejszym, myślę, że był to by dążąc, no, pomijając tą główną część. I to chyba byłby jedyny obiekt, który byśmy byli w stanie poznać z okresu właśnie Unii Lubelskiej. I tak, jeżeli chodzi o dokumentacje naukowo-architektoniczne, to jak Państwo widzicie, tu mamy Archidiakońską 9. Jak widać, ona odkrywała na przykład różnicę poziomu, tak? Była futra jakaś. A tu w trakcie właśnie wykonywania odkrywek i zestawienie. Czyli mamy mur miejski, do którego została dobudowana baszta wtórnie, a później dopiero obiekt został przekształcony na najbardziej ogólnie, można powiedzieć, na funkcję mieszkalną. Tu mamy sposób zadokumentowania tego i na przykład próbę rekonstrukcji wnętrza. Jak to wyglądało w okresie Unii. Kolejny bardzo ciekawy obiekt, znany dzięki właśnie temu portalowi. Ten portal został odsłonięty w takiej ilości. Reszta została zrekonstruowana. Wyglądało to w taki sposób, że była tutaj przypora i to, co było pod przyporą,
zachowało się, reszta została zniszczona. W trakcie odsłaniania tej przypory, usunięcia tej przypory, właśnie odsłonięto ten fragment. I następna rzecz. Czy Lubin, jak wyglądał Lubin? To było kolejne pytanie. On miał oblicze gotyckie i widać to naprawdę w niewielu obiektach. Jak do tej pory to jest właśnie cała pierzeja rynkowa, o ta, czyli cała ta pierzeja, która właściwie w trakcie II wojny światowej została nadpalona. I dwa obiekty chyba na ulicy Grodzkiej. I tyle jest potwierdzonych informacji na temat właśnie gotyckiego Lubina. Czyli charakterystyka, układ gotycki, główka, wozówka, profilowane spoiny. I tak myślę, że wiele obiektów wyglądało. Tu mamy drugi przykład, też bardzo zniszczony, ale widoczny. I dlaczego on został zniszczony? Mamy pożar 1575. On strawił właściwie cały Lublin. I to, co tutaj jest niestety mało widoczne, to jest fragment opaski kamiennej. I to jest jeden z niewielu obiektów, który zachował się powyżej poziomu gruntu. Bo bardzo często było tak, że po pożarze przez 15-20 lat te kamienice nie były odbudowywane. W przypadku kościołów było inaczej, bo one przynajmniej były przykrywane. Natomiast jeżeli jakiś obiekt przez kilkadziesiąt lat jest wystawiony na działanie czynników atmosferycznych, wiadomo, nie jest w stanie przetrwać. I to, co jest charakterystyczne dla długotrwałego działania ognia i zastosowania lokalnej opoki, kolor. Opoka się krystalizuje i ona dzięki temu, jeżeli uczestniczyła w długotrwałym pożarze, ona po prostu zmienia kolor niemalże na czerwony. Jest bardzo zbliżona kolorem do cegły. I tych obiektów również jest niewiele. Jeżeli coś takiego zachowuje się w kamienicy, to przynajmniej wiadomo, która część kamienicy została, jest sprzed pożaru, a która jest nowa. A tu mamy sposób dokumentacji polichromii, która to jest przy ulicy Złotej. I to jest ciekawostka, bo praca włożona to jest naprawdę niesamowita, a to było wykonane dlatego, że w pewnym okresie po prostu dostanie kliszy fotograficznej graniczyło z cudem. Więc no, niestety wykonywano to ręcznie. Przepraszam, to jest pod Rybami? Nie, to jest Złota 2 u konserwatora miejskiego. Czego szukamy? Szukamy mniej więcej no, tego typu znaleźć. Czyli mamy jakoś fragment no, naprawdę niewielkiej opaski kamiennej. To akurat służyło do doświetlania klatki schodowej. Tu mamy drugi taki element. I te elementy w zależności od tego, czy ktoś był bardziej bogaty, czy biedny, nie wiem, czy można takiego określenia użyć, one były bardziej ozdobne lub mniej. Natomiast one się często zdarzają, a najczęściej widoczne są w postaci elementów wtórnie użytych. No, oczywiście belki stropowe, zarówno te oryginalne, jak wtórnie użyte. Tu jest ciekawy przykład, bo to jest w kamienicy przy Dominikańskiej i wiemy, że ta belka została wykonana właśnie w okresie, kiedy Dominikanie byli właścicielami. I spójrzcie Państwo na sposób zakończenia, takie wręcz demoniczne. Prawda? No i to, co się odkrywa. Mamy siestrzan jakiś, który został, prawda, odkuty z tynku, no i pod siestrzanem ujawnia się tynkerka. To jest bardzo ciekawy element. O, tu go lepiej widać. Mamy dwie daty. 1-5, czy 1500, czy 15, tego niestety nie będziemy w stanie tu określić. Natomiast co jest ciekawe, ten element został wykorzystany wtórnie jako fundament. Jako element konstrukcyjny fundamentu. Czyli robotnicy po prostu wykopali dziurę, wrzucili go i na tym zaczęli murować ściany. Czy tego typu elementy ościeży okiennych najprawdopodobniej. I tego było w Lublinie dużo przed tym pożarem. Czyli Lublin naprawdę był dosyć bogatym miastem. I to było to, co znajdujemy tak, można powiedzieć, że przez przypadek, ale to służy określeniu, jak ten obiekt mógł wyglądać. A to są obiekty, które znajdują się całkowicie przez przypadek. I to są najczęściej po prostu śmieci zostawiane przez mieszkańców lub gubione. One pomagają nam datować, na przykład kiedy zasypka została wykonana, ale tutaj trzeba być naprawdę ostrożny. Fragmenty kafli, tu mamy właściwie wszystko, począwszy od monet, plomb,
Tu mamy formę odlana kula, jeszcze nie obrobiona. Szklane negatywy, tak jak Asia wspominała, również przez przypadek znalezione, czy również zdarzyło mi się znaleźć niestety zwłoki walizce. I tak, do czego to dąży? Dążymy do tego, że pokazujemy fazy przekształceń, przynajmniej na rzucie. Czyli mamy dla poszczególnych kondygnacji, prawda, taka metoda, krok po kroku, w jaki sposób dany obiekt się zmienia. Czyli od okresu powstania, aż po okres współczesny. I tu mamy mapę przedstawioną tych obiektów, które udało się zidentyfikować. Jak wspominałem, jest ich 18. No wiemy, że tych budynków było w Lublinie posesji przynajmniej około 150. I to, co jest możliwe do identyfikacji poza rzutem, czyli poza tą fazą, dla Starego Miasta wykonane są tylko i wyłącznie rekonstrukcje w formie trójwymiarowej dla dwóch obiektów. Pierwszy to jest trybunał. Czyli metodą obrazkową było przedstawiane, prawda, jak to się zmieniało. To jest akurat widok z okresu Unii i myślę, że jak ktoś by stanął przed trybunałem w tym okresie i na rynku, na pewno by nie wiedział, że jest w Lublinie. I krok po kroku, tu mamy już XVIII wiek, XIX i XX. Tego typu rekonstrukcje są na pewno niesamowicie trudne. Tutaj akurat cofnę do tego widoku się, ponieważ jedyne, co zostało z tej części, to podziemie. I autorzy posłużyli się, musieli tutaj użyć wyobraźni. Oczywiście metoda porównawcza też jest istotna. Natomiast wszystko, co jest ponad gruntem, jest znacznie późniejsze. Kolejny obiekt, którego możliwa była rekonstrukcja, również z okresu PKZ-u. Zaczynała się zabudowa mniej więcej od tego. Wchłonięcie drugiej części działki. I tak wyglądało to mniej więcej w okresie Unii. I tak krok po kroku do dnia dzisiejszego. Także te rekonstrukcje naprawdę są bardzo trudne. Trzeba naprawdę mieć niezłą wyobraźnię, żeby tego typu elementy można, tego typu widoki można w ogóle wykonywać. I dodatkowo ja zajmowałem się również przedmieściem za Bernardynami z okresu Unii. Właściwie można powiedzieć, że były to... Wiemy, że tu były sady. Jedyne, co można otworzyć, to podziały na te sady i ogrody. Istniały trzy budynki. Jeden tu, Bernardyni i Pałac Sobieski. I to jest Wurgorajski. Wiemy, że w okresie Unii wyglądał tak. I tyle wiemy na ten temat. On się później przekształcał. Tu mamy Pałac Sobieski, który w Unii był dworem kurosów. Dopiero w 1601 roku kupiony przez Sobieskiego, przekształcony. No było to nazwane prawdopodobnie pałacem. Później rozbudowany do wielkości pałacu, przekształcony na młyn wietrzny. Z takim układem, w ogóle z kołem deptakowym w XIX wieku. I jeżeli chodzi o rekonstrukcję tego, to mamy coś, co przypomina wieżę mieszkalną. Obudowaną właśnie przez Marka Sobieskiego czymś, co przypomina taki gotycki szczyt. Czyli na początku XVII wieku jeszcze ten gotyk, taki już później można powiedzieć funkcjonował. Rozbudowany do młyna i przekształcony na mieszkania już pod koniec XIX wieku. Tu mamy kościół Bernardynów. No i fazy po kolei, czyli zaczyna się zabudowa od prezbiterium. Do tego dochodzi nawa, część klasztoru. I w taki sposób mniej więcej właśnie wyglądał klasztor, kościół i klasztor w okresie Unii. To, co byłem w stanie otworzyć, to mniej więcej narys kościoła plus narys jednej części klasztoru. Wiem, że coś takiego tu istniało. Jak wyglądało, nie wiem. Kolejne fazy, XVIII wiek. I czy kościół Bernardynów miał gotycki wygląd? No miał, oczywiście. Tego jest bardzo wiele przykładów. Wiesz, nawet nie trzeba wykonywać badań, wystarczy przejść się w takie miejsca, które są niestety niedostępne. No i tak wyglądał kościół w lepszej perspektywie,